drop that. Jeden na jeden, Kamil Jasiński, trener Albert Espel WSZ Wałbrzych. Cześć Kamil, mam takie pytanie do Ciebie na sam początek, bo widzę, że się bardzo tremujesz i stresujesz. Nie pierwsza Twoja wizyta przed kamerą, więc chyba nie powinno być tak źle. No, myślę, że tyle stresu nie ma, nie było dużo tych wywiadów, ale tak jak mówisz, to nie jest już pierwszy mój taki moment przed kamerą, także może to tak wygląda z zewnątrz, ale myślę, że nie jest tak źle od środka. Fajnie, jesteś trenerem żeńskiej drużyny AZS PWZ Wałbrzych. Ten rok zaczynałeś jako trener drugiego zespołu, grałeś z drużyną w drugiej lidze śląskiej. I co było bardzo ciekawe, to ta runda wiosenna była wręcz idealna w wykonaniu zespołu, który prowadziłeś. Miałeś bardzo długą serię zwycięstw przeplataną remisami bez porażki. Praktycznie było to 8 spotkań do meczu z Darworem Bolesławice, gdzie była to jedyna chyba porażka na wiosnę w tych rozgrywkach Twojego zespołu. Ta drużyna grała fajnie, jak z nut. Tam była atmosfera, tam było wszystko. Na pewno jeszcze pamiętasz, jak to wyglądało. Pamiętam na pewno. No powiem tak, seria była fajna, nie ma co do tego dwóch zdań. Na jesień też mieliśmy dosyć niezłą serię. Z tego co pamiętam, początek był bardzo, bardzo taki przykry, bo na wyjeździe przegraliśmy 4-0. Później dzięki kolejnym zwycięstwom dołączyliśmy tam już do tej górnej części tabeli i byliśmy bardzo, bardzo wysoko i chcieliśmy dobrze grać na wiosnę, przez co nam się też udało i udało się dobrze przepracować tą zimę. I była seria. Nie wiem dokładnie punktowo, czy wyglądaliśmy lepiej na wiosnę, czy na jesień, ale na pewno będę dobrze wspominał jedną i drugą rundę. Cały rok, cały sezon 2015-16 zakończyliście na czwartym miejscu w drugiej. To było 48 punktów, 15 zwycięstw, 3 remisy i zaledwie 4 porażki. To było na pewno, chyba patrząc na ilość porażek, lepiej jak w jesiennej rundzie, dlatego że tu przegraliście tylko jeden mecz. Tam były 3 porażki. Bilans bramkowy był też dużo bardziej korzystny na wiosnę, jak w poprzedniej rundzie. Ale to też chyba dużo dało takie zwycięstwa z Chemikiem Kędzierzyn Koźle, czy choćby nawet Rolnikiem Pławniczkowice, bo to było naprawdę imponujące. Każdym innym spotkaniu po prostu ta drużyna grała swoje. Powiem tak, no, na wiosnę przegraliśmy z Darworem Bolesławice 2-1 u siebie i z tego co pamiętam, ten mecz wcale nie powinniśmy go przegrać, bo mieliśmy gdzieś tam swoje sytuacje. Nie ujmuję nic oczywiście drużyny z Bolesławic, nie mówię, że byli dużo słabszym zespołem, ale myślę, że jeżeli byśmy go zremisowali, czy byśmy go wygrali, też nie mogliby mieć do nas czy do nikogo innego pretensji. No, piłka jest taka, że przegraliśmy to spotkanie i ten remis w ostatnim spotkaniu w Wodzisławiu, który też dobrze pamiętam, gdzie też mieliśmy swoje sytuacje, spowodował to, że nie skończyliśmy na podium, tylko zajęliśmy 4. miejsce w tych rozgrywkach, no ale na pewno przy takiej liczbie zwycięstw i też strzelanych bramek trzeba uznać to za udany sezon. Tak, tym bardziej, że byliśmy beniamikiem w tej lidze. Tak, i otarliście się już o awans, co też byłoby dużym osiągnięciem dla tego zespołu. Na pewno tak, ale też trzeba pamiętać, że kadra pierwszego zespołu była bardzo liczna wtedy i mieliśmy też więcej zawodniczych, które grało w rezerwach i de facto w dużej liczbie spotkań, jak nie praktycznie we wszystkich mogłem z nich korzystać, mniejszej lub większej ilości, ale na pewno dawały mi jakoś na zespole i podnosiły poziom. W tym samym czasie asystowałeś pierwszej drużynie, byłeś tam trenerem asystentem. Drużyna jako Beniaminek w tym sezonie zajęła 5. miejsce w lidze. Miała swoje wzloty, upadki, grała tak nierówno. Ta wiosna była taką rundą, gdzie oczekiwano od drużyny dużo więcej. Ostatecznie skończyło się na chyba jednak dobrym 5. miejscu. Jak byś to swoim okiem skomentował? Na pewno tak, jeżeli jesteśmy Beniaminkiem, wchodzimy do ligi. Są już doświadczone ekipy z zawodniczkami, które grają już x lat na tym najwyższym poziomie. My tak naprawdę wdarliśmy się dosyć młodym składem, mieliśmy parę doświadczonych nazwisk, ale większość zespołu to były jeszcze juniorki, czy dopiero
rozpoczynające seniorki, jak to w dziś męskiej piłce jest takie określenie młodzieżowiec. To była w dużej mierze nasza drużyna w tamtym sezonie i myślę, że jak dla tak młodego składu no był to dobry wynik. Myślę, że też spodziewaliśmy po tej jesieni, spodziewaliśmy się, że uda się gdzieś tam otrzeć o to pudło, o ten brązowy medal, ale przeplataliśmy, tak jak mówisz tutaj, lepszymi, gorszymi spotkaniami tą rundę i no i skończyliśmy jak skończyliśmy na piątej pozycji. Myślę, że w pierwszym sezonie trzeba się z tego cieszyć. Można było coś więcej osiągnąć w tym meczu, znaczy w tym sezonie w zasadzie? W każdym sezonie można osiągnąć więcej i nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. No, ja myślę, że nie ma co tutaj się rozczulać nad przeszłością. Trzeba myśleć o przyszłości, uznać to za dobry wynik z poprzedniego sezonu, ale cały czas myśleć o tym, że ten wynik może być co roku lepszy. I nastały nowe rządy w Warszawie. Tam po różnych roszadach okazało się, że zostałeś nominowany na pierwszego trenera zespołu zaraz po zakończeniu sezonu. Też w drużynie doszło do roszad w składzie. Tą drużynę sobie układałeś na nowo pod sezon teraz obecny. I w zasadzie ten sezon był dużo niewiadomo, bo nie wiadomo było, jak ta drużyna będzie w stanie się współgrać. To było za mało czasu, żeby ją tak szybko poukładać. A tymczasem zaczęliście dość imponująco. Sierpień, 4 spotkania, 3 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki, 10-3 stosunek bramek na korzyść AZS-u. I szczególnie bardzo mocno utkwiło w pamięci zwycięstwo z Mitechem Żywiec oraz z Wysiłkami Klasycznymi. Wysokie, pewne wygrane. Choć podejrzewam, na boisku to było też jednak inaczej. No, powiem tak, co do tego budowania zespołu, to też nie było do końca tak, że mogłem wybrać ten zespół i tak dalej. Na pewno te nazwiska, które są, chciałem mieć w swoim zespole, nie mogę tak powiedzieć, że nie, ale jak mówisz, było bardzo mało czasu, wszystko działo się bardzo szybko, było to ten czerwiec, te roszady, odejścia z klubu, nowe zawodniki, które dołączały, miały być jeszcze inne nazwiska, jak wiadomo, w transferach nie zawsze wszystko dojdzie do skutku i tutaj u nas też to nie doszło. Dlatego zaczynaliśmy pierwszy trening w 12 dziewczyn, później dochodziło po parę osób systematycznie. Teraz mamy tą kadrę łącznie tam z wyróżniającymi zawodniczkami z drugiej drużyny w liczbie 21 osób. No myślę, że to już jest taka liczba przyzwoita, jeszcze myślę, że z 1-2 dziewczyny pozwoliły nam stworzyć taką prawdziwą, szeroką kadrę. No, tak jak mówisz, też ja nie byłem do końca pewny, jak to ruszy. Wiedziałem, że mamy doświadczone dziewczyny, że stać ten zespół na dużo, ale tak naprawdę zawodniczki, które przyszły z Zagłębia Lubin, już końcówkę w ogóle nie miały treningu, bo zespół się rozwiązał, przychodziły jako zawodniczki też z lekkimi zaległościami. Niektóre dziewczyny w trakcie okresu te zmagały się z kontuzjami i tutaj też ten czas, który był, bo od pierwszego treningu do pierwszego meczu mieliśmy miesiąc tam z lekkim hakiem i musieliśmy stworzyć tak naprawdę praktycznie na nowo ten zespół. No, udało się zwycięstwo w Łodzi, później zwycięstwo z Żywcem, mocno pechowy remis z Olimpią, gdzie powinniśmy moim zdaniem wygrać to spotkanie zdecydowanie, zwycięstwo w Piasecznie, no i lekki prysznic od Łęcznej u siebie, ale to już następny miesiąc. Tak, to był wrzesień. Tamten wrzesień był trochę pechowy. Ja uważam na przykład, że przede wszystkim najbardziej rozczarowujące było spotkanie ze Sztormem Gdańsk. Bo to, że przegraliśmy z Górnikiem Łęczna, to nie była niespodzianka. Chociaż oczywiście każdy się nastawiał na to, że uda się chociaż w tym początku pociągnąć to dalej. Tylko, że Górnik Łęczna to jest mocno niewygodny dla polskiej drużyny. Jeżeli raz pokazała ta drużyna, że w zasadzie mają patent na AZS i trudno się temu przeciwstawić. Zwycięstwo bardzo okazało jak na tą formę, którą drużyna wtedy prezentowała w Jaje Podlaskiej i nieoczekiwana porażka z Mańskiej. No, też trzeba sobie powiedzieć tak, z Łęczną jako trener mierzyłem jako ten de facto pierwszy, mierzyłem się drugi raz, ten mój taki nieoficjalny debiut, gdzie zastępowałem trenera Grykę w czerwcu. Miałem w Łęcznej, gdzie przegraliśmy 3-2.
mogliśmy też się tam gdzieś pokusić o jakiś punkt. Ale na tamten okres, na tamten skład, który zabrałem gdzieś do Łęcznej, którym dysponowałem, to nie był wcale zły wynik u siebie. Tak, w pierwszej połowie podejmowaliśmy jeszcze walkę z Górnikiem. Nie był to zespół w pierwszej połowie przynajmniej aż bardzo mocno przeważający nad nami, ale druga połowa już obnażyła nasze braki i mieliśmy bardzo duży problem z konstruowaniem akcji już. Łęczna bardzo mocno nas przycisnęła i ten wynik mógł się skończyć dużo wyżej, gdyby nie Darian. No, sytuacja miała miejsce podobna w rundzie wiosennej, kiedy byłeś drugim trenerem. Porażka 1-3, tam też do przerwy dziewczyny walczyły dzielnie, podejmowały Górnika na tyle rozsądnie, że miały szansę nawet zdobyć jeszcze więcej bramek. A skończyło się tak, jakby zabrakło siły. Tak, tak było. Wtedy tam też kontuzja Darii weszła, Jessica do bramki. Nie można jej tam winić jakoś specjalnie za bramki puszczone. Może gdyby była Daria, może było inaczej. Też mogło być w jedną, w drugą stronę. Tego nie wie nikt. To też, tak jak mówię, była historia. Nie dowiemy się już o tym, jak to wyglądało. A później udało nam się po tej długiej przerwie, bo tam była przerwa na reprezentację, wygrać w tej Białej Podlaskiej, która mimo że dołuje, to zawsze jest niewygodnym przeciwnikiem, szczególnie właśnie w tych meczach domowych. I no, tak jak mówimy, ta rozczarowująca porażka ze Sztormem. Choć ja nie uważam po tym spotkaniu w Wałbrzychu, że Sztorm zasługuje na tą pozycję, na której się znajduje w tabeli, bo zagrały u nas przyzwoite spotkanie, jak niedobre. Co też trzeba oczywiście przyznać, że my nie byliśmy tej od dnia w najwyższej dyspozycji. Tak, i potem był ten miesiąc najbardziej przez nas wszystkich oczekiwany, październik. Mecz derbowy z AZS-em Wrocław, podejmowaliśmy też drużynę z Krakowa. Mecz z mistrzem Polski, no i Czarni Sosnowiec, drużyna, która zawsze, jak tylko jest dobrze poukładana, jest groźna dla wszystkich. Masz chyba patent na Wrocław. Bo ile razy się do tej pory mierzysz z Wrocławiem, nie przegrywasz tych spotkań. W tym roku byłeś jakby tym głównodowodzącym dwukrotnie, dwukrotnie wygrałeś i nawet strzelasz temu drużynie z Wrocławia dużo gol. Nie tylko nie przegrywam, tylko wygrywam te spotkania. Tak. Tutaj udało się wygrać 3-1 we Wrocławiu, w rezerwach wygraliśmy 4-2, a jeszcze w rundzie jesiennej tamtego sezonu w drugiej lidze wygraliśmy 2-1. Ten mecz, także trzy mecze na razie, trzy zwycięstwa odpukać, oby było tak dalej. Na pewno cieszy właśnie ta wygrana w derbach, bo jednak ten Wrocław był dla nas taki niezdobyty. W ogóle nie wygraliśmy z Wrocławem w meczu o stawkę, udało nam to się w sparingu 1-0 u siebie, ale w pucharze dostaliśmy lanie, w lidze też ten wynik 6-3 był na pewno dla nas mocno dołujący. Fajnie, że w końcu udało się tam wygrać z tym Wrocławiem, ale też trzeba przyznać, że mieliśmy troszkę szczęścia w tym meczu. No, szczęście, nieszczęście, to ten był AZS UJ Kraków. Powiem tak, to był taki moim zdaniem bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, mimo że nie jest to jakoś super okazałe zwycięstwo, tylko 2-1 na własnym stadionie, ale mieliśmy tam swoje sytuacje bramkowe, przeważaliśmy, całkowicie panowaliśmy nad tymi wydarzeniami na boisku. Jeszcze pamiętam, nie została nam uznana prawidłowo bramka, nieproduktowany rzut karny, także to mogło się skończyć też dużo więcej. Jeszcze abstrahując od tych naszych sytuacji, które nie zostały wykorzystane, także mimo że tylko 2-1 na papierze, to tam nie drżeliśmy ani minuty tak naprawdę o korzystny wynik w tym spotkaniu. To szczególnie było bardzo interesujące spotkanie po tym, jak przegraliście w ostatnim sparingu przed sezonem z lotem 0-1. Tak, na pewno. To też powiem tak, grając ten sparing tam z tym UJ-em u siebie, spodziewałem się też dużo więcej po zespole w lidze, bo naprawdę zagrało u nas niezłe spotkanie. Myślałem, że będą dużo, dużo wyżej w tabeli i że zdobędą dużo więcej punktów. Jednak coś tam w sezonie musiało się zaciąć i UJ myślę, że też jest trochę poniżej swoich oczekiwań, bo myślę, że jeżeli wygrywasz pierwszą ligę bez straty bramki, to na pewno w Ekstralidze liczysz na więcej. Tylko
wszystko, między jedną a drugą miną zwykle jest tak duży, że jeśli nie przygotuje się zespół do tego odpowiednio, to potem właśnie popełniam taki błąd jak to w przypadku Krakowa. I wszyscy odnosimy takie wrażenie, że oni chyba liczyli, że z marszu uda im się osiągnąć coś więcej. Myślę, że tam w głowach też się nie grzały żadne medale. Myślę, że gdzieś tam ta górna połówka tabeli chodziła, tak jak zresztą u większości drużyn. Tak. Cel przed sezonem, gdy rozmawia się z trenerami zespołów, to jest zakończyć sezon w grupie mistrzowskiej. I tak naprawdę o to gra 12 zespołów, bo już mają ten pewny ligowy byt na następny sezon. Mówię, UJ spodziewałem się trochę więcej, ale na pewno jest to groźny zespół, którego nie można lekceważyć, bo mają zawodniczki, które potrafią grać w piłkę. I też się cieszę, mówię, nie tylko z samego zwycięstwa, ale z tego, że udało nam się dosyć spokojnie rozegrać ten mecz. No i tam potem był ten październik taki bardzo emocjonujący, bo mieliśmy dwa ostatnie mecze, które w zasadzie miały pokazać siłę zespołu. Pierwszy to był mecz z mistrzem Polski. Wrócimy do niego, bo skupiłem się troszeczkę na tym spotkaniu więcej niż na innych. Mhm. Oraz ten Czarny Sosnowiec, który miał potwierdzić formę drużyny. I oba jakby tak, no, można by je ocenić dwojako, ponieważ nie zdobyliście w tych dwóch meczach punktów, więc chyba test był raczej nieznany. Ale biorąc pod uwagę to, jak wyglądało spotkanie w Koninie, gdzie chyba pierwszy raz w historii ta drużyna grała jak równy z równym z mistrzem Polski, wręcz przez pewien okres czasu miała jakby na tyle dużo sił, że postawiła takie warunki, że medyczki nie miały pomysłu na to, jak rozprowadzić piłkę, by zdobyć gola. Świadczy o tym, że ta drużyna potrafi grać dobrze. Na pewno potrafi. Moim zdaniem ten nasz mecz z Sosnowcem to był najgorszy mecz w naszej rundzie, bo tam naprawdę nic nam nie wychodziło w tym spotkaniu. Mimo tego uważam, że mogliśmy ten mecz zremisować, a nawet nie wygrać, bo dochodziliśmy tam do jakichś sytuacji, może ich było bardzo mało, ale tak naprawdę Sosnowiec, mimo że prowadził grę, wyglądał lepiej na boisku, też nie stworzył sobie zbyt wielu sytuacji bramkowych, ale wykorzystał tą najważniejszą w końcówce meczu i nie byliśmy tego dnia w stanie nic więcej odpowiedzieć. Musimy czekać dopiero na wiosnę, żeby wziąć rewanż. Tak, a tak sprytnie ominąłeś mecz z Medykiem Konin, a ja jednak pociągnę ten temat, dlatego że ten wątek tu bardzo wszystkich ciekawi. Ja wiem, że to jest taki zespół, z którym no, nie jedna drużyna by chciała wygrać, ale nie każda potrafi. AZS miał to szczęście, że w tym meczu chyba wszystko to, co miało się udać, wychodziło naprawdę dobrze. Wprowadziliście 1-0, były 3 rzuty karne, 2 Daria obroniła, to było naprawdę coś. Dodatkowo jeszcze przez pewien okres czasu graliście tak, że to medyk musiał kombinować, jak piłkę rozegrać. Stworzyliście trochę sytuacji podbramkowych, mieliście też furę szczęścia w tych akcjach, które medyk nie wykorzystał. Prawie do końca ten wynik był otwarty. Ostatnie dwie akcje, które tak na dobrą sprawę podniosły to zwycięstwo na 3-1, mogło tam być zupełnie inaczej. Ja myślę, że tak, że grając z medykiem na ten moment żaden zespół w Polsce nie jest w stanie podjąć takiej równej rywalizacji i zagrać meczu, żeby zespół z Konina nie miał żadnej sytuacji bramkowej. Wiadomo, że w starciu z takim zespołem trzeba mieć trochę szczęścia, ale samo szczęście nic tutaj nie pomoże, trzeba mieć jakiś plan na to spotkanie. My pojechaliśmy ze swoim planem, wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, jak to chcemy zrobić. Nie wszystko nam się udawało, bo nigdy też tak nie jest na boisku. Mam tam żal o parę sytuacji, w których mogliśmy się lepiej zachować, w tym właśnie straconą głównie pierwszą bramkę i ten pierwszy rzut karny, ale na pewno to, co mówiłem też na konferencji meczowej, że muszę pochwalić zespół, bo bardzo ambitnie przeciwstawił się mistrzyniom Polski i tak naprawdę do 85 minuty remisowaliśmy 1-1 i mieliśmy też swoją sytuację, tam Sofia nie trafiła do pustej bramki, 25 z 30 metrów. W 75 minucie jakby to weszło, wynik też mógłby być zupełnie inny. Moglibyśmy wygrać, a może byśmy jeszcze podrażnili mistrza i skończyłoby się zupełnie inaczej. No, ale tak jak już mówiłem wcześniej, tego się też nie dowiemy. Szkoda na pewno, że tam nie udało się zrobić tego choćby punktu, bo na razie żaden zespół w lidze nie był w stanie tego dowieść, czy u siebie, czy w Koninie. Ale ja na pewno oddałbym ten mecz za lepszy wynik z Sosnowcem. Tam bym się z tego bardziej cieszył. Jednakże
na pewno na terenie mistrza kraju zaprezentować się dobrze. To fajne przeżycie, fajne wspomnienie, ale jak się wraca bez punktów, to też tam lekka drzazga wokół pozostaje. Dokładnie, ale pomimo tego trener Roman Jaszczak chwalił wasz zespół. Chwalił właśnie za to, że podjęliście rękawice, a nie wyszliście tylko po to, żeby jak najmniej przegrać. No, już dawno chyba nie było w Koninie zespołu, który by tak mocno tam wszedł w szranki z mistrzem Polski. No, z Sosnowiec też tam przegrał 3-1, ale tam ten mecz się troszkę inaczej układał i ten medyk jednak miał cały czas to prowadzenie i mimo, że ten wynik też nie był tak okazały, to jednak troszkę inaczej ta gra tam wyglądała. Mnie to tylko cieszy jako trenera, że ktoś powiedział miłe słowo po tym, ale tak jak mówię, no, 1-3 mistrza Polski ładnie wygląda na papierze, ale punktów tabeli nie daje. Ładnie też wyglądało na boisku i to też się odbiło echem w tym piłkarskim świecie kobiet, bo tak jak wspomniałeś, rzadko kiedy ktoś podejmuje rękawice na tym stadionie. W zasadzie wyszliście z takim nastawieniem, że jesteście w stanie wygrać spotkanie, bo tak to wyglądało z trybun. Co powiedziałeś dziewczyną w szatni? Bo to jest zawsze taka ciekawostka. Ja uważam, że to, co się dzieje w szatni, niech tam zostanie, no ale no, trzeba sobie powiedzieć też jasno, no, jeżeli nie chce się wygrać spotkania, no, to się go nie wygra. Myślę, że w każdym meczu trzeba grać o zwycięstwo. Te środki nie zawsze muszą być takie okazałe, bo jeżeli chce się grać o zwycięstwo, nie zawsze trzeba grać na wysokim pressingu, łapać przeciwnika pod jego bramką. Nieraz stanie w swojej 16 i to jest swój pomysł na zwycięstwo w tym meczu, ale myślę, że każdy trener powinien dążyć do tej wygranej. No, chcieliśmy pojechać, zagrać dobre spotkanie, odważne i przywieźć punkty z Konina, bo to było dla nas najważniejsze. Jak to mieliśmy zrobić, no to już nie pozostanie naszą tajemnicą. Okej. Nie będę ci ciągnął za język, bo wiem, że i tak nie powiesz, ale to ocenię, bo to pokazuje, że masz jednak jakiś tam pomysł na tą drużynę i dzięki temu ta drużyna coś więcej pokazuje, niż jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić, bo z meczu na mecz zaskakujesz nas pomysłami takimi, których do tej pory nie widzieliśmy. Tutaj wcześniej była taka stabilizacja w postaci, że wyglądało to wszystko tak samo i bardzo podobnie. Co się działo w takim razie, że to wszystko później zaskoczyło? Ostatni miesiąc rozgrywek, listopad, ta dodatkowa jakby zagrana awansem runda, 3 kolejki z rundy wiosennej, rewanż ze SMS-em Łódź. Ponownie 2 wspaniałe zwycięstwa na zakończenie rozgrywek tego roku. Najpierw Żywiec, potem Szczecin. No to już dawno nie było, żeby drużyna w taki sposób kończyła sezon. No to na pewno. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak się stało. Też nie zastanawiałem się nad tym. Też żałuję tego meczu z Łodzią, bo mieliśmy 1-0. Łódź jest groźnym rywalem, już po pierwszym meczu powiedziałem, że będzie bardzo mocny zespół. Może nie spodziewałem się aż tak wysokiego miejsca, myślałem, że jako Beniaminek zapłacą trochę frycowe, ale radzą sobie naprawdę nieźle w tej lidze i boli mnie to, bo mieliśmy mecz ułożony tak naprawdę u siebie. Mieliśmy po prostu prostymi środkami dokończyć, dowieść co najmniej to 1-0. Cieszylibyśmy się z 3 punktów, nie bylibyśmy teraz sąsiadami, to byli z zespołem Czarnych. Tak się nie stało, no są błędy, tak, to jest sport, tak się zdarza i tam gra 11 zawodniczek i każda może popełnić ten błąd. No tutaj był akurat wielbłąd, ze 3 albo ze 4 można winić za tą bramkę, mniej lub bardziej, ale no niestety, zremisowaliśmy, nie udało się wygrać. Bolał nas bardzo ten mecz. No i jadąc do Żywca, wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy zostać dalej w grze o wysokie miejsce, musimy wygrać to spotkanie. I podeszliśmy naprawdę bardzo mocno skoncentrowani do tego meczu. A czy jeszcze ułożył się dla nas dobrze na samym początku, także skończyło się jak się skończyło. Bo... Jak się gra na Młocie? Bo tam właśnie tego dnia było błoto zamiast boiska. No, były ciężkie warunki i naprawdę no, dla nas się grało bardzo dobrze. Nie wiem, czy w Wałbrzychu byliśmy całe życie przyzwyczajeni do takich boisk. No, teraz jest dużo lepiej, ale jeszcze za tych dawniejszych czasów no,
różnie wyglądała u nas ta infrastruktura i dobrze o tym wiemy. No co mówię, Mitek miał takie same warunki. Nie ma też co tutaj mówić, że my lepsze czy gorsze. Jakby była inna aura, też pewnie wynik byłby zupełnie inny. Ale znowu, może w jedną, może w drugą stronę. No, ciężko to teraz powiedzieć. Na pewno nie chcielibyśmy grać w takich warunkach już, że nadal mimo, że dobrze nam tutaj poszło, ale to nie miało nic wspólnego z piłką nożną. Tylko jedyne, co nas tam cieszyło, to wyniki i ładne zdjęcia w internecie w ubrudzonych błotem koszulkach. A zwycięstwo z Olimpią myślę, że przyszło już na fali i tego wysokiego w Żywcu. I też mieliśmy coś do udowodnienia tej Olimpii za ten mecz w Szczecinie, który też nas bardzo mocno bolał, bo tam naprawdę mieliśmy multum sytuację. Policzyłem chyba po meczu, oddaliśmy około 17 strzałów na bramkę. Z dalszych lub bliższych pozycji myślę, że jak dobrze pamiętam, z 4 czy z 5 sytuacji mieliśmy takich 100%, gdzie powinno zakończyć się golem przy jednej Olimpii, co też mogło się skończyć dla nas źle, bo Olimpia miała bodajże w 80 minucie tą sytuację. Często jest tak, że jeżeli ty nie strzelasz, to jeszcze tracisz i tutaj też znowu dobra postawa Darii. I wtedy można się było cieszyć z tego punktu, chociaż wszyscy byliśmy mocno rozżaleni. Tak, no wycieczka daleka nad morze, jeszcze w takim okresie wakacyjnym, na pewno mam nadzieję, że nie rozkojarzyła zespołu, ale ze Szczecinem na wyjeździe się grało zawsze trudno. To nie pierwszy taki mecz, gdzie tam na ich boisku nie potrafiliśmy wygrać tego spotkania. No tak, tam 2-2 zremisowaliśmy jeszcze w tamtym sezonie. Ja bym też nie porównywał tych spotkań, bo jednak tutaj naprawdę nie pozwoliliśmy za wiele tej Olimpii. Świadczy to, że wynik po ich stronie zdobyczy bramkowej widniał cały czas zero i mówię, naprawdę tych strzałów u nich było jak na lekarstwo. Szczególnie w tej pierwszej połowie mieliśmy zupełną kontrolę nad meczem, w drugiej już Olimpia zagrała trochę odważniej i miała trochę więcej z tego grania, ale mimo wszystko mocno żałujemy tego spotkania, bo trzeba tam było odnieść zwycięstwo. Znowuż, jeżeli wracamy do tego 2-2 ze Szczecina, to tam troszkę inaczej, bo zespół gospodyń doszedł do swoich sytuacji, zdobył bramki, ale też mieliśmy wynik 2-1 i parę minut przed końcem straciliśmy gole. Nie wiem, co bardziej boli, czy prowadzić i stracić ten remis, czy bić głową w mur przez cały mecz i nie wygrać spotkania. Tak, bywa różnie akurat w emocjach też. A jakbyś chciał wybrać takie spotkanie, które szczególnie zapadło ci w pamięć? Nieważne, czy wygrane, przegrane? Z tej rundy? Najbardziej chyba ta inauguracja w Łodzi, bo jechaliśmy tam też nastawieni na zwycięstwo. Chcieliśmy dobrze wejść w ten sezon. Jeszcze pamiętam, rozmawialiśmy długo w szatni nad tym, żeby dobrze zacząć, żeby postawić mocne warunki na boisku. W 50 sekundzie przegrywaliśmy 1-0 i to też był taki moment, gdzie musieliśmy podnieść się z kolan i to też buduje zespół, bo mieliśmy w tej rundzie właśnie parę takich momentów, gdzie musieliśmy gonić ten wynik i zespół pokazywał swój charakter, potrafił wyjść z tych sytuacji. Tak, czwarte miejsce, 26 punktów zdobytych. 8 zwycięstw, 2 remisy, 4 porażki. Widać, że ta twoja drużyna pod twoim kierownictwem lubi wygrywać, umie wygrywać. 26 punktów to jest nieco więcej jak połowa zdobytych punktów w całej sezonie drugiej ligi, gdzie prowadziłeś zespół w poprzednim sezonie. Myślisz, że jesteście w stanie powtórzyć to, co było teraz na wiosnę? Plus ta dodatkowa runda, bo nie wierzę w to, że nie będziecie grać w tej grupie mistrzowskiej. Tak, nieskromnie, raczej te zespoły, które prowadziłem na wiosnę, prezentowały się lepiej i mam nadzieję, że też tak będzie. Mamy teraz więcej czasu, możemy się spokojniej przygotowywać. Mamy plan już na ten okres przygotowawczy. Myślę, że będziemy mocniejszym zespołem od marca czy od lutego już w pucharze, który jest zaplanowany. I to wszystko, czego nie udało nam się tam zrobić w lipcu czy tam na początku sierpnia,
teraz uda nam się zrobić przez ten okres zimowy i że wrócimy mocniejsi na Marzec i ja myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo. No tak, bo w sumie tak naprawdę dzielicie to miejsce trzecie, czwarte z Czarnymi Sosnowiec. Różnica tylko tego, że przegraliście to spotkanie tu w Wałbrzychu 1-0 sprawia, że drużyna Czarnych jest wyżej w tabeli. Jesteście w stanie powalczyć o medale. Tylko kwestia teraz tego, czy ta drużyna, która by na przykład medal wywalczyła w tym sezonie obecnym, jest drużyną, która rokuje na przyszłość. Czy to będzie tak, że zakończy się sezon i znowu trzeba będzie budować zespół? Na pewno masz swoją wizję na to, jak ją poprowadzić dalej. Tak, no w zawodzie trenera jest tak, że trener musi myśleć długofalowo, nie może się skupiać na dniu dzisiejszym, musi wybiegać w przyszłość i to nie może być wybieganie o tydzień, o miesiąc, tylko musi myśleć dużo do przodu i ja też już myślę o pierwszym meczu marcowym, myślę już o końcu sezonu, o maju, myślę już o okresie przygotowawczym letnim, także mam gdzieś ten pomysł, nie wszystko jest zawsze zależne ode mnie, ten zawód trenera jest właśnie takim śmiesznym zawodem, bo myśląc o czymś sędzie za rok, może się okazać, że za miesiąc to już nie będzie należało do twoich obowiązków, bo wiemy jaka jest karuzela w polskiej piłce. Bardziej to chyba dotyka męskie, bo tam jest większe to parcie i są częstsze zmiany szkoleniowców. W kobiecej nie jest to tak aż mocno praktykowane, ale no, wszystkiego się trzeba spodziewać i nie wiadomo co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy czy za pół roku. Okej, okay, kto dołączy do zespołu? Bo podejrzewam, że i o tym myślisz. No, na razie nie ma żadnych nazwisk, które by mogły nas zasilić. Na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, że ta liczba 21 to już jest przyzwoita, ale myślę, że dobrze było dobić do 23 osób. Jeżeli uda się kogoś ściągnąć w zimę, a co wiemy, że jest to ciężkie okienko, no to będziemy się starali to zrobić, ale też nie jest tak, że musimy na siłę coś zrobić, bo jednak te zawodniczki, które grały w tej rundzie, pokazały, że potrafią grać w tą piłkę i że mogą jeszcze coś nam tutaj udowodnić i najpierw musimy się skupić na tym, żeby z nich wyciągnąć jeszcze więcej, a dopiero później nad ewentualnymi wzmocnieniami. Co nie ukrywam, że może nastąpić, ale na ten moment, szczerze mówiąc, nie ma żadnych konkretnych nazwisk. Czyli rozumiem też, że z tego co mówisz, nikt z drużyny nie odejdzie przed końcem sezonu. Nie doszły mnie takie słuchy. Okej, okay, Kamil, spokojnie. Widzę, że wszystko masz jak zwykle pod kontrolą. Drużyna gra naprawdę ładnie. Te kilka spotkań, które udało mi się zobaczyć, pokazało, że jest w tej drużynie charakter i pod twoim kierownictwem ma się wrażenie, ta drużyna rokuje na przyszłość. Wbrew temu, co sam osobiście mówiłem jeszcze przed sezonem, tak jakby trzeba zweryfikować to wszystko na bazie tych 12 spotkań, które udało ci się rozegrać z tą drużyną. No i trzeba przyznać, że myliłem się bardzo. Ten zespół naprawdę potrafi grać w piłkę, a ty potrafisz tym zespołem naprawdę pokierować. Ja ci życzę naprawdę wszystkiego dobrego w tym kolejnym roku. Tego upragnionego medalu, o którym czasami tam gdzieś przemąkujesz w rozmowach, bo nie chcesz otwarcie się przyznać, że to jest cel na ten sezon. Ale bardzo się życzę tego, żeby rzeczywiście ten medal zawisł na szyi, bo zasłużyliście swoją grą, ambicją i tym, że mimo problemów potraficie iść do przodu, nie zważając na to, co się wokół was dzieje. Dziękuję bardzo i no, mam nadzieję, że uda się zrealizować te życzenia i że w maju po 28 będziemy mogli sobie zawiesić te brązowe medale na szyi.